Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Znowu gramy w Riot King League of Legends Story i dzisiaj już chyba w końcu uda nam się dojść na wyspy cienia. A przynajmniej takie mam nadzieje. Targowisko w Stromsach, Zatoka Bridgewater. Mieliśmy chyba tutaj iść. Zobaczmy, co tam się będzie działo. Bo chyba teraz widzimy się już na statku. Z tego co pamiętam, tak przynajmniej mówiła Miss Fortune. Jakie mam zadanie? Wsiąść na statek w przystani. Gdzie jest przystań? Przystań jest tutaj. My jesteśmy tutaj. Wiecie co, kochani? Ja wiem, że zrobię takie szybkie cięcie, aczkolwiek chciałbym jeszcze się przejść tutaj do sklepu, może coś jakieś zaopatrzenie zrobić. Jeszcze zobaczę, czy ta latarnia jest w końcu otwarta. Jeżeli nie jest otwarta, to po prostu zobaczymy się dopiero na przystani. Tak więc, kochani, do zobaczenia za chwilę. Moi drodzy, dotarłem jeszcze tak w przejściu tutaj, bo zauważyłem, że mamy nieodkryty skarb, więc chciałbym go od razu sprawdzić, żeby potem się tutaj nie wracać. No tu jest jakaś łódka chyba, tak? Ej, co wy mi tam robita? To moja łajba. Się chyba nie skacze do tej łajby bez pytania. No ale... Słyszałem, że jak problem jest, to do was można, a ja mam problem, o panie. Tą łajbą to ja do domu pływam. Skromny jest dom, niewiele to, ale moje się znaczy, było moje. Teraz mi tam co przylazło, coś takiego, co taki zwykły rybak jak ja nie załatwi. Zgodzita mi się pomóc, to ja was przewiozę. Możemy pomóc, idziemy? Pomoże ta? Cudownie to. Do łajby się załaduj ta. Jak już do płynięcia gotowi wszyscy będą, ja was zabiorę. Jezu, jaki dziwny język. No dobra, to od razu to zróbmy. Bo i tak pewnie tu już raczej nie wrócimy. Idziemy sobie ten skarb. Nadzienie bitewne. A co mi tam? Wyleczmy mu ten domek z tego plugastwa. Tak myślałem, że to będzie to. Dostanie czy nie dostanie? Zwodnica. No to żabnica to jest easy. 1700. Jakie ono operki? Odporność na kuszenie zwiększa szybkość 30. Nakłada dwa losowe osłabienia spośród trucizny, krawienia, przeżycia, podpalenia i tak dalej. Dobra. Dopnięcie. Braum. Ona wali AOE? Nie, ona nie wali AOE. A tu można przechodzić jeszcze pomiędzy tymi. Zadaje dużo obrażenia, kradnie jedno wzmocnienie. Zadaje umiarkowane obrażenia każdemu bohaterowi i kradnie jedno wzmocnienie każdemu z nich. Dobra, wiecie co? Nie będziemy się bawić, po prostu walimy na tych miastówki. Ona jest niby i tak odporna na ogłuszenie, więc... Więc luz, luz. Zwiście 23. Dobra, szansa na trafienie krytyczne, świetnie. Więc mam nadzieję, że tutaj ładnie to pójdzie. Szczęście cię opuszcza. Dawaj tu żewnicę. Kolejny wstrząs. Podpalenie, krwawienie. O, jakoś malutko poszło. Byłem pewny, że więcej pójdzie. Braum? MF-ka. Nie, nie dałem. Super umiejętność. 201. Teraz Illaoi będzie dobra. Teraz się wkurzyłam. Ej, czemu tu masz teraz białe zęby? Miałeś żółte. Nawet się z tego śmiałem. Bo miałeś żółte zęby. Ej, dokończyliśmy. Liczyłam, że będziecie silniejsi. Oj, nie zauważyłem, co dostaliśmy. Dobra, udało nam się pokonać tą żabnicę. Więc questik zrobiony. Odbierzmy go teraz. Już nie możemy z tobą pogadać?
Really? A jaka lipa. Jaka lipa, jaka lipa. Dobra, kochani, to do zobaczenia znów za chwilę. Idę zrobić zakupy jeszcze. Ale jeszcze przed tym wspomniałem sobie, że przecież tu mamy czarne korony. Wymień artefakty, kup. Tylko mamy ich. Koszt przedmiotu, łączny koszt minus 8? Mamy 6. To i tak nic nie kupimy. Możemy kupić amulet, ale 6 poziomu to nie jest w sumie jakoś super. Księga wiedzy Iloi. O, to daje runy. Ej, to jest świetne. Więc te ryby może nie są takie złe. I są skiny. Sukup Fortune. O, muszę to odblokować. Dobra, jakiś klucz. O, klucz do latarni. To tutaj można kupić za 20. Braum z Bilgewater. Łowca demonów. Dobra, ale i tak nas nie stać, więc zaraz wracam do was. Ej, kochani, wiecie co? Kliknąłem jeszcze wymień artefakty. Dostaliśmy 20 punktów, zapomniałem o tym. Więc widocznie dostaliśmy teraz to wszystko za. Gdzie to jest inventory? Ekwipunek. Artefakty to musieliśmy dostać za te ryby, które złowiliśmy. Pora pistoletów, więcej DPS-a. No znacznie, tylko... I dodaje szybkość. Ohoho, nie, to bierzemy to. Ewidentnie to bierzemy. Tutaj nic nam nie wskoczyło, tu też nam nic nie wskoczyło, tylko tu tak jeszcze odzienie. Moc ataku, trochę mniej wytrzymałości. Ale obrony więcej. No dobra, niech będzie tak. I tutaj jeszcze na ramienniki Marudera, ale tu daje nam moc ataku, która nie jest nam potrzebna. Odzienie bitewne daje nam szybkość i fizyczną obronę. To też nam nie będzie raczej potrzebne. Dobra, i to chyba będzie wszystko, prawda? Moc ataku, ale minus szybkości. Dobra, robimy z niej takiego full DPS-a. Dobra, to ja sobie jeszcze tu może pogrzebię. Nie chcę tracić waszego czasu. 15 poziom. To fajne, to fajne. I waga Reweka. 43 punkty nieuchronne. Wstrząs hekstechowy. No fajne to jest. Pancerz Umrzyka. To też jest fajne. Większa szybkość o 10% co turę. Do 3 razy. Przy 3 ładunkach zużywa wszystkie ładunki, aby zadać 81 punktów nieuchronnych obrażeń. No to jest świetne. Może by jakąś księgę wiedzy kupił? Co wy na to? Chociaż stać nas na klucz do latarni. Dobra, wiecie co? Kupiliśmy ten klucz. Trudno. Ja jestem ciekaw. W sumie runy to i tak sobie na razie super radzimy. No i Loi może troszeczkę dostała po tyłku. Ale tak to już nie. Więc zobaczmy jeszcze tą latarnię. W sumie nie będę tego przerywał. Ja wiem, że trochę cięć już teraz było. Zobaczmy, co tu jest. Co jest w latarni? Szemki grubej skóry. Chodzimy na górę. Co my tu spotkamy? Jakiegoś bossa? Nie, ale jest skarb. Eliksiry, srebrny nabój, oczyszczający talizman, pierścień trolla. Czy tego możemy użyć? Nie możemy. No to wam tak powiem szczerze, bez rewelacji. Ale dobra, przynajmniej sobie oczyściliśmy tą latarnię już do końca. Jeszcze zaraz zobaczę, co dokładnie te itemki nam dają. Albo zrobię to może przy was, bo pewnie też jesteście ciekawi, co to daje. Więc tak, to tam było pierścień trolla. Dodatkowe obrażenie 136, o cholera. O tak. Dobra, było urw. 104 mocy ataku więcej. No fakt faktem minus szybkość, ale to jest ogromna ilość. Uhu. To możemy dać Iloi teraz. Zamieniamy tego do rana. Trochę więcej wytrzymałości. I HP więcej. Minus 24 ataku.
To była wyroczni. Joński pierścień. Ej, to jest w sumie fajne, ale to jest krytyk. O, ciężki orzek do zgryzienia. Co tam jeszcze tam wpadło? Pierścień oczyszczający talizman. 18 poziom. Wow. 93 magiczna obrona. To może być dobre dla Brauma. I srebrny nabój. Nabój pokryty srebrem. Dodatkowe obrażenia 160. Holy moly. Wow. Ale my tą MF-kę teraz wykoksiliśmy. 844 obrażenia. Pierdziele. Więc możemy dać teraz ilo i to bez problemu. Dzika flara, co nam nie będzie pasować. Ale ten talizmanik, moc ataku minus 16, fizyczna obrona minus 14, ale 93 magiczny i więcej HP. To ja to biorę. Dobra, to jednak było wurf. Więcej ataku, ale to nam się nie przyda. Dobra. Myślę, że możemy na tym zakończyć. Już więcej tu chyba nie mam nic takiego dobrego. No, MF-ka, teraz ty będziesz napierdzielać. Więc idę do sklepu i znów się za chwilę widzimy. Okej, moi kochani. Dotarłem już mniej więcej do naszej stoczni. I spotkałem tu jakiegoś Ruby Plotkara. Kupmy plotki. Utracone przeszukanie. Studnie Matki Węża odwiedzili nieproszeni goście. Porozmawiaj z kapłanką Buru przy wejściu do studni w grocie Buru. Iloi musi być obecna. To nie są questy. Tak, to są questy. Dosyć sporo ich. Dobra, spróbujmy sobie wziąć to. I co, i teraz mamy questy, rozumiem, tak? To jest zadań. Tak. No, to wychodzi. Tu mamy zlecenia. Ale dobra, nie będziemy robić dzisiaj tych questów pobocznych, tylko tak, nie wiem o co chodzi, mamy tutaj wejście na uroczą damę, mamy tutaj wejście z questa i mamy do przystani questa. Tylko tu nie wejdziemy. A nie. Ach tak, zebrano załogę, już na ciebie czeka. No dalej, proszę. Czyli wchodzimy. Tu nas jeszcze nie było. I tak, tu nic nie ma, tu z nikim nie porozmawiamy. Również pewnie z nikim nie pogadamy. Dalej znajduje się Galon Miss Fortune. Czy chcesz rozpocząć podróż na wyspy cienia? Chcemy. Sami wyglądamy jak cienia. Przedaliśmy, kapitan Fortune. To twoja załoga? Chyba tak. I ogólnie jeszcze właśnie niepotrzebnie wsiadałem. Moi drodzy, zmieniłem troszeczkę nasze specjalizacje i... Jak obiecałam, wspaniały statek. Ale cudowny okręt. Czy ma jakąś nazwę? Jeszcze do tego etapu nie doszłam. To... niedawny nabytek. Zechcesz czynić honory? Naprawdę? Ależ nie mógłbym. Braumowi kiepsko idzie wymyślanie nazw. Śmiało, pierwsze co przyjdzie ci do głowy. Urocza dama? Braum, ty kobieciarzu. Słucham? Urocza dama. Niezłe. Dobra, słuchajcie wszyscy. To nie wycieczka, więc nie rozkładajcie się wygodnie. Mamy Harrowing do powstrzymania. A ja mam wyplutego przez morze króla łupieżców do zabicia. I pamiętajcie, od teraz jestem dla was kapitan Fortune. Tak jest, kapitanie. To będzie długa podróż. No to płyniemy, kochani, płyniemy. Mam nadzieję, że będziemy mogli wrócić jeszcze do naszej zatoki Bleachwater.
Masz potencjał, ale jesteś nieokrzesany. Jak nawałnica, którą trzeba ujarzmić. Yasuo, pamiętaj, czego cię nauczyłem. Mistrzu, nigdy nie powinienem odchodzić. Yasuo, co ty uczyniłeś? Nie masz honoru? Yone, mylisz się. To nie byłem ja. Ja... Nie było mnie tylko chwilę. Masz czelność kłamać mi prosto w twarz? Nasz mistrz nosi rany, które jedynie twoja broń mogła zadać. Proszę, przepuść mnie! Nie. No i mieliśmy historię walki Yasuo z Yone. Yone. Upiorna melodia. Nie przeszkadzaj sobie. Nie przepadam za publiką. No tak, samotny szermierz. Klasyka. Szukałem odrobiny spokoju. Illaoi i inni chwalą twoje umiejętności. Wciąż rozmawiamy o mojej muzyce? Nie znamy się, ale jeśli jesteś tak dobry, jak mówią, przydałby mi się ktoś taki jak ty. Ktoś taki jak ja. Czasem moi wrogowie potrzebują mocnych argumentów. Twoje ostrze pomogłoby w pertraktacjach. Ja już mam zadanie. Powinność wobec kogoś innego. No tak, zaginiona dziewczyna. Nie wiem, ile ci płaci. Ale ja dam dużo więcej. Przysiągłem ją chronić. Dotrzymuję słowa. Nawet jeśli w zamian czeka mnie nędza. Lub śmierć. Jest takie stare powiedzenie. Lękaj się wojownika, który został zhańbiony. Przedłoży bowiem dumę nad rozsądek, odkupienie nad życie. To z Yone. Znam je. Nie mów mi o hańbie. Mówiłam o odkupieniu. Nie obchodzi mnie twoja przeszłość. Pamiętaj o mojej ofercie, niezależnie czy ją znajdziesz, czy nie. Wiedz, że życzę ci powodzenia. Miłej gry. To chyba było przebicie trzeciej ściany. Braum, coraz lepszy z ciebie żeglarz. Wciąż jesteś na pokładzie. Ha, tak. A woda wciąż jest za burtą. Więc co cię niepokoi? A, martwisz się o swój lud? Tak. Braum zgładził wielu wrogów. Ale to, z czym borykają się moi krajanie, ta choroba, pięści i tarcza tu nie pomogą. Podziwiam twoją siłę. Tak, to jedna z najlepszych cech Brauma. W kulturze Buru szanujemy tych, którzy biorą co chcą. Siła to narzędzie. Dzięki niemu możemy żyć chwilą. Domyślam się, że to właśnie taka chwila? Tak. Moglibyśmy odpocząć pod pokładem. Tak. Braum z chęcią dowiedziałby się więcej o religii Buru. Ale na morzu, na tym chyboczącym się pokładzie, Braum trochę się obawia stracić z oczu horyzont. Rany. Musisz wybaczyć, gdy Braum źle się czuje, nadchodzi istna burza, lawina. Przepraszam. Ale żeś zmarnował okazję. Dziwny z niego człowiek. Lubię go. O matko, ale to było jednoznaczne. Serio? Muszę przypominać o pukaniu? Mamy niedokończone sprawy.
Tak, dlatego jesteście na mojej łodzi i płyniemy do piekielnie niebezpiecznego miejsca. Czego jeszcze chcesz? Sara, ja widzę, że cierpisz. Ja cierpię? Oh, tak. Gangplank wciąż żyje. Nie są to dla mnie najlepsze wieści. Ale tym razem zabijemy go jak należy, a wtedy poczuję się lepiej. Wiem, że zrobił coś niewybaczalnego, ale podkreślam, że śmierć Gangplanka nie jest dla mnie najważniejsza. Chcę powstrzymać Harrowing. Ale Harrowing to jego sprawka. Sama widziałaś to w wizji. Sara, służę matce węży. Ona ma plany wobec każdego z nas. Chcę, bym ocaliła Birchwater, ale nie powiedziała, jak mam to zrobić. Bogini jest dla mnie najważniejsza. Jeszcze nie wiem, jak wpłynie to na naszą misję, ale chcę, żebyś wiedziała, że mamy różne cele. Próbuję uszanować twoje przekonania, Ilaoi. Może masz dobre intencje, ale on zabił moją matkę. Ja wiem. Bogini ześle mi wkrótce kolejny znak, jestem pewna. Ale do tego czasu... Co jest? Na pokład! Już! I chyba się zaczyna, kochani. Kapitanie, płynie ku nam jakiś wściekły olbrzym. Przygotować się na uderzenie? Walka z bossem? Lubię to. Dobra, spuśćmy nieco pary. No i to mi się podoba. W końcu jakieś poważne walki. Nawet jest prędkość walki razy 1 i razy 2. Jest ucieczka. Kochani, zwiększyłem naszą MF-kę jeszcze bardziej. Zupgradowałem jej przedmioty. Więc teraz tym bardziej będzie chyba nawalać jak głupia. Dobra, zobaczmy, kim ty jesteś. Pełzacz. Niszczyciel kadłuba. Zadaje umiarkowanie obrażenia. Wyzwolenie szału. Zadaje duże obrażenia każdemu bohaterowi. Ma tylko 2 ataki, to jest o tyle dobrze. I tak, wzmocnienia. Wściekły odwet. Zyskuje ładunek szału przy trafieniu, zwiększając moc ataku o 0,5% na... Znaczy o 5% na jeden atak. Odporność na ogłuszenie, niewrażliwe na ogłuszenia i zwiększa moc ataku o 5% za każdy ładunek. Okej, no to faktem jest ciężko. Przy trafieniu, czyli za każdy atak ma kolejny szał. Dobra. Walimy go na pyrę, kochani. Jemu szał przy trafieniu naszym. O cholera. No dobra. 200 punktów obrażeń zwykłym atakiem. Ale ona będzie napierdzielać. Przepraszam. Jeszcze klepnięcie. Ła. A właśnie, i zrobiłem jej jeszcze modyfikację, że z Alei Mocy ma 10% skróconego czasu przygotowania umiejętności, więc jest świetnie. Dawaj, tamta. Brał ma jeszcze więcej HP, więcej pancerza. Więc jest super. To 15, wali w Brauma. O 4 staki tego ataku. O, najgorsze jest to, że to chyba nie ma żadnego cooldowna ani żadnego ograniczenia. Natomiast tylko taki Lloyd straciła niestety swój ring, z tego co pamiętam. Dwie macki. 222 punkty obrażeń. 264. Zrobimy na szybko i jeszcze wpadniemy na aleję szybkości. MFK. Ty już dałaś mu klepnięcie, więc myślę, że możemy 521, 837. I patrzcie, jaka jest teraz niewielka różnica. 1000 obrażeń. Namierzam cię. Ale to będzie walnięcie. Muszę to zobaczyć. Broń się, Braumik, ty masz Dundle Taunta. Ohoho! Pięknie. Tylko tak, ładujemy mu szał non-stop. Te maski wcale nie są dobre.
I to mnie właśnie martwi. To mnie martwi. Brown, dasz radę, biorę w ciebie, stary. Potrzebuję pomocy. O cholera, o cholera. Maiden, Maiden. To było mocne. 40 punktów mamy, 353. Nie masz klepnięcia. Wiecie co? Zużyjemy ulta na Braumie. Potrzebujemy jak najwięcej tarczki, bo jest naprawdę źle. Patrzcie jak ginie. Ja tak się śmiałem, że dużo obrażenia, no ale on też ma spore obrażenia. Cały czas rośnie mu szał, ale nie, zużył go, dobra. Czyli on tego perka... Wyzwolenie szału, tak. On jak sobie to już wyzwoli, to wali tym. Musimy go utłuc jak najszybciej. On na razie będzie walił w Brauma. Dobra, to tak, aleja. Leczymy, leczymy wszystkich. 15. Karta szybkości. To co z tego? I wiecie co, ja bym jednak zrobił tą czarczkę, bo jest naprawdę lipa. 145, dobra. Pokaż, na co cię stać! Zrobimy to. Working! Mamy tarczki. Klepnięcie już ma. Znów leci aleja. I znów 962. Musisz wytrzymać! Nie miał tamta! Nie miał tamta! O oh, fuck! Wskrzeszenie! Wskrzeszenie! Mamy wskrzeszenie? Mamy. Dużo zrobiłem zapasy. Ale lipa. Ale lipa. Nie no, ty lecz. Lecz, bo jest naprawdę źle. 215-247. Na szybko. Dobra, niech będzie na szybko. On tego szału nie ma jeszcze, prawda? Brałem znów taunt. Bo w sumie my zużyliśmy to wszystko, ale mogę nawet taunta użyć. Czy nam się skumuluje ta tarczka z tego poro? Zobaczmy. Koniec z miłym Braumem! Potrzebujemy jak najwięcej tarczy, bo on naprawdę napierdziela tym swoim DPS-em. Dobra, jesteśmy w miarę bezpieczni już chyba, co? Na razie jest Braum tauntowany. Ma dwa staki. Tu leci oczyszczenie. Niemal tak dobre jak ciepłe. No to co, znów klepnięcie. I zaraz skończymy w nim. Jeszcze raz, aleja. 837. Dobra, jeszcze raz zaatakujesz. Broń się. Myjcie pył za czy rozwalimy. I tak, ja bym jeszcze uleczył, póki możemy. To prawda w zamian za manę. Ale ja bym tu MF-kę uleczył. Dobra. No i teraz Iloi leczy. I MF-ka kończysz to. Ognia! Pyk! I po tobie pełzacz. Co prawda straciliśmy Iloi na chwilę, no musieliśmy podkę zużyć, ale i tak. Myślę, że dobrze wyszło. O, mała replika syreny statku Miss Fortune. Mętne oko pełzacza głębinowego. Pełzacz głębinowy obrócił w pożydne wiele okrętów, jednak to oko przypomina, że nastał kres jego straszliwych rządów. Można je sprzedać pewnym podejrzanym typom za 8 czarnych koron. Fajnie. I levele wpadły.
Uj, to jakie levele wpadły, fajne. Runka będzie. Odłamek runy, tak. Nowa runa, transfer esencji. Fajnie. Tu też runy wpadną. I tu też runy wpadną, i tu też runy wpadną. Ale runami... Za chwilę. Walczcie dalej! Nie zabije nas ta pokraka! To jeszcze nie koniec! Mike! Super! Mamy kolejną osobę w drużynie. Ty, kapłanko z doków. Przez ciebie usłyszałem w głowie nowy głos. Poddałam cię próbie. Matka węży uznała, żeś godny. Godny. Nadchodzący mrok pochłonie wszystko. Uciszyłaś je, te głosy. Więc twoje przybycie nie jest przypadkowe. Rozpruwacz z krwawego portu. Tak mówią moje ofiary. Nazywam się Pike. Rozpruwacz z krwawego portu na moim statku? Chyba zmienię zdanie co do naszej umowy. Sara Fortune. Wiem, jak się nazywasz. Zabiłeś wielu porządnych ludzi. Wyświadczyłabym światu przysługę, patrosząc cię na miejscu. Sara, on jest wybrańcem. Dokonuj lepszych wyborów. Widziałem prawdę w głębinach. Krew w wodzie. A jedno z imion na mej liście jest najwyraźniejsze. Jakie imię? Gangplank. Głębiny pragnął jego krwi. Ten głupiec narobił sobie potężnych wrogów. Jest ich cały statek. Od razu rozpoznam przydatną broń. Chyba, że zechce zabić mnie we śnie. To co ty na to? Akceptuję twoje warunki. Chwilowo. To niezwykle ekscytująca wyprawa. Pike dołącza do drużyny. Rola obrażenia osłabienia. Pike, znany harpunnik z doków rzeki w Beachwater, powinien był umrzeć w żołądku gigantycznego diabła morskiego. Jednak powrócił. Teraz nawiedza zwilgotniałe uliczki oraz zakamarki swojego dawnego miasta i używa nowych nadnaturalnych darów, by z cieni nieść szybką i okrutną śmierć słabym i rannym kapitanom, którzy trafili na jego listę. Umiejętności w lochu. Pike to upiór z głębin i potrafi nurkować w płytkiej wodzie, by przyciskać się przez kraty i inne niewielkie szczeliny. Umiejętność w lochu Pike'a, kościany harpun, pozwala mu wciągać wrogów do walki, zadając obrażenia i zmniejszając szansę, że do starcia dołączy ktoś jeszcze. Mechanika walki. Pike to przerażający zabójca, który kroczy na krawędzi między życiem i śmiercią. Część wytrzymałości Pike'a przekształca się w moc ataku, co wzmacnia jego siłę rażenia, ale sprawia, że ataki wrogów są dla niego boleśniejsze. Za każdym razem, gdy Pike trafia krytycznie, ma szansę na aktywację kata, co pozwala mu na plądrowanie wroga, jakby pozostało mu niewiele zdrowia. Ma wiele umiejętności. Wiele umiejętności Pike'a umożliwia mu na ukrycie się. Gdy Pike jest w ukryciu, nie można go obrać za cel i bohater może wtedy atakować się z zasadki, zadając potężne obrażenia. Robi się naprawdę fajnie. Tymczasem w pobliżu Wysp Cienia. Musimy już kończyć. Wyprawiasz. Nie taki był plan. Gangplank.
Znałeś moją naturę, gdy zawiązywaliśmy sojusz. Te dusze wzmocnią moją magię. Poza tym, to wyspa lojalna wobec twojego wroga, Miss Fortune. Ci głupcy opuścili cię w najczarniejszej godzinie, a teraz umożliwiają ci powrót w chwale. Korona jest zakopana w Bilgewater, tak jak prosiłeś. Świetnie. Nawet teraz przyciąga czarną mgłę. Wkrótce moje macki będą sięgać samego miasta. A co z artefaktami buru? Mam je wszystkie tutaj. Zatem wracajmy do mojego królestwa. Rytuał w końcu może się zacząć. To wszystko za Bilgewater. Mam nadzieję, że kiedy ten demon skończy, będę jeszcze miał czym rządzić. No dobra, kochani, ale przydałoby się już to skończyć. Tak więc dzięki wielkie, że byliście i oglądaliście razem ze mną, graliście razem ze mną w sumie w to. Będzie chwila przerwy. No dobra, to jeszcze obejrzyjmy do końca. Dotarliśmy. Bliska wyspy cienia są jeszcze straszniejsze. Czarna mgła będzie tu najpotężniejsza. Tylko bogini wie, co nas tu czeka. Przygotujcie się. Dobra, ale to co będzie już na Wyspie Cieni, zobaczymy w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Niebezpieczeństwa. Musimy skupić się na gangplanku, choćby nie wiem co. Każdego można zabić tak samo łatwo. Skąd obawy? Już raz go zabiłam. No dobra, nie da mi tego dokończyć. Kochani, pamiętajcie o subskrypcjach, o komentarzach i ocenie filmu. Resztę zobaczymy w następnym odcinku. Tak więc dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce. Grał dla was Shiro. Hej, hej!